też jesteśmy rodziną Szkopków. Ja jestem Paweł. Michał. Adam. I Adam, tak jest. Na hali Campolu. Jest tutaj bardzo fajna zabawa. Jesteśmy na pitbajkach. Trenujemy sobie tutaj, miło spędzamy wspólnie, rodzinnie czas. Tata z synami. To jest naprawdę bardzo fajna forma spędzania czasu razem z synami, bo zawsze dzieci narzekają, że tego czasu mało się spędza razem, a jeżeli jeździcie na motocyklach lub nie jeździcie, ale chcielibyście zacząć, to zabawa na takich malutkich motocyklach, na jakich my tutaj jeździmy, jest naprawdę wyśmienita i myślę, że moi synowie potwierdzą to, że po pierwsze jest dobra zabawa, po drugie, że dobrze spędzony czas. Oczywiście, tak jak tata powiedział, jest adrenalina po pierwsze, jest fun, jest zabawa, jest, można spotkać bardzo fajnych ludzi i fajnie się jeździ. Można fajnie pojeździć, no, poszaleć na tym torze, pokazać się. No, pokazać się kto co umie i zrobić to tak naprawdę bezpiecznie, bo tutaj to jest bardzo ważne. Jestem tutaj razem z moim bratem Markiem, który również pomaga małym dzieciom zacząć stawiać pierwsze kroki. Jeżeli ktoś ma ochotę, ja również służę pomocą. Ci, którzy mnie nie znają, nie wiedzą, gdzie jeżdżę, to jestem 11-krotnym mistrzem Polski. Mistrzem Europy i jeździłem w Mistrzostwach Świata, więc tak naprawdę można się dowiedzieć tutaj o tej jeździe dość sporo od nas, jak zacząć, w jaki sposób zrobić to bezpiecznie, a nie ma nic lepszego niż zacząć właśnie w bardzo młodym wieku, bo to tak jak z pływaniem, na głęboką wodę się rzucać od razu, czy lepiej na płytkę, więc im dzieci mniejsze, tym tak naprawdę dla nich bardziej naturalne jest potem jeżdżenie na motocyklu i tym samym bezpieczniejsze, bo tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi. No i tak jak powiedziałem, o dobrą zabawę.